Dobrze wszystko. Coś cię gryzie? Nie, nic, nic. Nic takiego. Czyżby? No, nie, nic takiego. No co, to ja wniosę do was, co? Dobrze. Chciałbym znieść to za życie. Za to, żebyśmy się dobrze tu bawili. Za miłość. Za nowych przyjaciół. I żebyśmy po programie się trzymali cały czas i się bardzo wspierali. Drówko. Love Island. Co? Tak, ale ty też go odrywałeś? Nie, zamyślone jest. Wszystko dobrze? Aha, bo no. Się jeszcze przedała i coś tam ktoś wyciągnął z lodówki, tam masło z czosnku. Coś dobiliście? Na rano. A co tam? Chciałbym was zaprosić do Kręgu Ognia. Co? Co? Widziałam, że tak się patrzysz, masz takie oczy, już to... Co? To zapytałam się... No nie, świruję, serio, no dopijcie i chodźcie do Kręgu Ognia. Ja widziałam, że Kuba coś tam myślami nie był z nami. Mega, mega ciężko mi powiedzieć o tym. Ale czuję, że mogę wam to powiedzieć, bo jesteśmy rodziną. Każdy się wspiera, każdemu na sobie zależy. Kiedyś było to tak, że po prostu miałem swoje marzenia, chciałem grać w piłkę. W którymś momentu w ogóle zemdlałem. Pojechałem do szpitala z karteczką zagrożenia życia. Obudziłem się z mega przerażeniem, nie wiedziałem, co się dzieje, jeszcze nie było zdiagnozowane to w ogóle. Po jakimś czasie dowiedziałem się, że mam jakiś tam określony czas, jakieś tam chwilowe życie. Miałem raka. Też ciężko było mi z tego wyjść, tak naprawdę byłem jedną nogą już na drugim świecie. Sorry. I to był taki rok mojego życia, taki wyjęty, no nie cały rok, gdzie leżałem, przyjmowałem chemię. Było to ciężkie dla mnie, wiesz, rodzice zapłakani, wszyscy w ogóle wokół rodzina. Przepracowałem to, że trzeba zapomnieć, choć świadomo nigdy tego nie zapomnimy do końca życia. I dlatego taki jestem po prostu uśmiechnięty. Dlatego taki dojrzały, jak widzicie, bo jakby nigdy nie wiadomo, któregoś dnia mogę się w ogóle nie obudzić. Bo to ta choroba jest cały czas we mnie, tak naprawdę, tylko jest uśpiona. Dlatego, wiecie, każdego z was szanuję za to, że tu jesteście, spełniacie marzenia, bo o to tu chodzi. I nieważne, w jakim bylibyście dołku kiedykolwiek, czy coś się tu wydarzy, czy poza tym, pamiętajcie, że zawsze można wstać i się nie poddawać. Tu trzeba walczyć do końca, nie? Serio, do końca, do ostatniego tchu, nie? Amen. Super. Dokładnie, stary, tak. Że wiesz, że się z nami tym podzieliłeś i że się nie poddałeś, nie? Wiesz, Kubunia, co to znaczy? Co? Że masz jeszcze coś ważnego do zrobienia na tym świecie. Dobra, idźmy stąd, bo ja się zaraz porucie tu. Błagam, idźmy stąd. Przykro się takie rzeczy słucha, ale z drugiej strony, wiesz, no, właśnie w takich momentach widzimy to i doceniamy to, co mamy, nie? Że faktycznie
Nie mamy nas narzekać w tym życiu. No nie, bo my narzekamy na takie pierdoły, nie? Za gruba, za chuda, za mało, za dużo. Takie głupoty, które w ogóle nie są ważne, nie? Dokładnie. Ja naprawdę polubiłam Kubę i słysząc to, łamie mi się serce, to... wszystko. Kubuś. Dobra, przecież jestem, nie musicie się za mną żegnać, ty. Nie zniknę, nie zniknę przecież, nie? Jesteśmy i idziemy dalej do końca przecież. Jak rodzina. Czuję się lżej. Naprawdę czuję się lżej. Idę do Wery zobaczyć. No nic. Nie ja widziałem, że ona się spakowała i mieliśmy. Painted on the back of four scars. Przykro mi się zrobiło. Starałam się być twarda, ale nie wyszło. Już raz straciłam dla mnie ważnego mężczyznę przez raka. I po prostu jak to usłyszałam, to wiesz... Popłakałam i poszłam sobie, żebyś nie widział. Wiesz, że jestem cały czas z tobą. Też jestem emocjonalna i cię rozumiem 100%. Ja też jestem z tobą. Nie potrafiłam nic z siebie wykrztusić tutaj po prostu. No to nic... To wiesz, jakby ja czuję, że po prostu jesteś i nie potrzebujesz, żeby cokolwiek mówiła. Po prostu czuję, że jesteś obok mnie i to mi wystarcza. Jesteś naprawdę dla mnie ważny. Ty też jesteś dla mnie bardzo ważny. Super, że jesteś. Tak samo ty. Naprawdę nie sądziłam, że da radę się tak przywiązać do kogoś w tak krótkim czasie i że co taka rzecz może tak mocno kogoś zaboleć. Jakby z tym totalnie nie ma żartów, ale... Nie wiem, dotknęło mnie to tak... Jest to mega przykre. Bardzo mi na nim zależy i nie chciałabym go teraz stracić.